Witam Was bardzo serdecznie na kanale Gimnastyka Słowiańska Katarzyna Oramek. Dzisiaj film o ciuchach. O tym, w co się ubieram i gdzie to kupuję. Trochę jest pytań. A skąd masz tą spódnicę? A skąd masz ten szal? A gdzie kupujesz to? A gdzie kupujesz tamto? Więc postanowiłam nakręcić Wam taki film i pokazać trochę tych rzeczy, które mam. I powiedzieć Wam, skąd one są. Jest taki czas, że kobiety zabrały się za robienie rzeczy, które naprawdę je pasjonują. Wróciły do swojej kreacji, a przynajmniej wracają do swojej kreacji, do takich zdolności, które mamy. I zaczęło się otwierać trochę różnych takich drobnych firm, gdzie dziewczyny szyją, albo robią na drutach, albo gdzieś tam robią biżuterię, albo malują, albo robią, nie wiem, jakieś tam różne inne rzeczy. I niezwykle mnie to cieszy. Ja sama robię w tej chwili to, co mnie kręci. To jest moja kreacja, ta gimnastyka, ten kanał, moja strona i to wszystko, co mogę dla Was zrobić. I z przyjemnością korzystam z innych miejsc czy innych stron, gdzie pracują kobiety, które są zakręcone na punkcie swoich pasji. Więc dlatego z przyjemnością Wam opowiem troszeczkę o takich miejscach. Pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to są spódnice. To jakby w ogóle podstawa mojego funkcjonowania. Odkąd zaczęłam ćwiczyć gimnastykę słowiańską, to z czasem jakby praktyki musiałam przerobić całą moją szafę na nowo, bo po prostu miałam tak wielką potrzebę, zaczęłam mieć chodzenie w spódnicach, długich spódnicach i wywalenia wszystkich spodni, które cisną w brzuch i w krok, że powolutku, ale w mojej szafie zrobiły się duże zmiany i spodni tam w ogóle nie ma. Tylko takie z krokiem przy kolanach, to takie są, które nie, i na gumce, które nie cisną. Więc słuchajcie, moją miłością spódnicową właściwie mam dwie takie firmy, które cenię, jeśli chodzi o spódnicę. Pierwsza z nich to jest Miluba. Ta spódnica, która wygląda trochę na spodnie, z kieszeniami i gumką w pasie, gdzie nic nie ciśnie, to jest z firmy, która szyje ciuchy, mieści się w krośnie, wszystkie rzeczy są zrobione z bawełny, są naturalne, porządnie uszyte i w ogóle wszystko, ach, to jest Miluba. Takich spódnic mam trzy. Ale przyniosłam tutaj dla Was jeszcze, mam taką bordową i jeszcze mam zieloną. O, pokażę Wam. Bordowa i zielona, ale marzy mi się jeszcze żółta i marzy mi się jeszcze czarna i może jeszcze jakaś. Więc z czasem pewnie zrobi się ich dużo. Jak widzicie na moich filmach, jak na przykład ćwiczę w lesie czy gdzieś tam w plenerze, to ja najczęściej mam je na sobie, po prostu ja je noszę na zmiany. Więc polecam, w opisie filmu oczywiście będzie link z Basią, która zajmuje się Milubą. Korespondowałam kilkukrotnie i jest przemiłą kobietą, więc polecam z całego serca. Nawet może będzie jakiś wspólny projekt gimnastyczno-milubowy. Czekajcie. Druga firma, z której spódnicę mam i chodzę i korzystam i nie jest taką malutką firmą, tylko już troszeczkę większą, nazywa się Sisters i mają dużo, bardzo dużo bawełnianych takich dresowych rzeczy. Spódnice, sukienki, spodnie, bluzy, bluzki, po prostu cały wachlarz. Ja sobie ukochałam dwa kroje spódnic. Jedna spódniczka, taka króciutka, w której ćwiczę falbaniasta, mam takie dwie, w której ćwiczę falbaniasta, żeby jak prowadzę zajęcia, to było widać nogi i w ogóle całą sylwetkę, więc czasem zakładam taką po prostu króciutką spódniczkę. A drugą spódnicę, którą sobie krój ukochałam i na stronie są chyba tylko trzy kolory, ale jak się do nich uśmiechnie, to oni uszyją w innych kolorach też. Więc ja się pouśmiechałam i mam czerwoną, i mam fioletową, i dwie szare.
jeszcze mi się jakaś tam marzy. Więc to jest Sisters. O, mogę Wam pokazać. I bardzo polecam. I też sobie sukcesywnie gdzieś tam dokupuję jakieś następne kolory, jak mam jakiś przypływ gotówki. Bo są długie, są na gumce, są bawełniane. Świetnie się w nich chodzi i na dodatek wygląda się, nie wiem jak się wygląda w sumie, bo to nie mi oceniać, natomiast czuję się w nich jak taka, no bardzo kobieca. Więc polecam. Trzecia rzecz, getry. Całą zimę, słuchajcie, chodzę w getrach pod spódnicą. Nie używam, tutaj mam dzisiaj takie kolorowe na sobie, ale mam parę par też różnych kolorowych, wzorkowych, albo takie po prostu gdzieś tam zwykłe, jakieś ze zwykłej sieciówki, czarne czy szare. Ale upodobałam sobie też jedną firmę getrową, która szyje właśnie takie kolorowe, piękne getry. Bawełniane, co jest dla mnie bardzo ważne, bo takich, wiecie, leginsów, które są sztuczne, to na rynku jest całe mnóstwo, tylko że mnie to strasznie gryzie, ja w ogóle nie potrafię w tym chodzić. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby to, co noszę, było z bawełny. Żeby było miękkie i naturalne i oddychało. I wtedy ja się w tym dobrze czuję, dobrze funkcjonuję i też oddycham. Więc znalazłam firmę jogową, która szyje getry kolorowe, przepiękne i wszystkie są bawełniane. Firma nazywa się Harmony. Też Wam link dam. Mieści się we Wrocławiu. Dziewczyna też super w kontakcie. Szyję takie cuda i po prostu z nich korzystam i też sobie jakby cenię to, że to jest mała firemka, ona robi to, co lubi, stara się, żeby było jak najlepszej jakości, a też te rzeczy, szczerze mówiąc, jak szukałam ostatnio getrów gdzieś tam na innych stronach, to wcale nie są drogie w porównaniu do jakichś tam innych firm, które robią ubrania do jogi, bo to są getry niby do jogi, nie? Ale można w nich robić wszystko i chodzić na co dzień. Dobrze. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. A nie, dwie, jeszcze dwie. Jedno to są sweterki, szale i różne takie rzeczy. Mam na przykład tak, ten sweter, który mam na sobie. To zrobiła mi moja koleżanka, która szyje, Ania Zjawiony i też Wam dam namiary na nią, bo robi cuda na drutach i robi cuda szydełkiem i robi też torby i ubrania i szaliki i chusty i w ogóle i się bawi tym i uwielbia to robić i po prostu jestem zawsze w 100% zadowolona ze wszystkiego, co od niej dostaję. Mam też taką torbę od niej na różne jogowe akcesoria, która jest jak torba Hermiony i się rozciąga do takich rozmiarów, jakie potrzebuję. Więc wchodzi tam i mata, i moje futerko, i wszystkie jakieś tam dzwonki, cuda na kiju, które potrzebuję, co do tej torby wchodzą. Więc dam na Anię namiary, jeśli byście miały ochotę. A drugą kobietą, która robi przepiękne rzeczy, i ja mam od niej akurat taki szal, teraz Wam pokażę, jak to się ubiera, bo to jest taki z rękawkami szal. Ni to sweterek, ni to chusta, ni to szal. O, można sobie tutaj, o, pewnie żeście mnie widziały w tym, już też to akurat na moje... Na moją prośbę zrobiła Karolka, Karolina. Funkcjonuje na Facebooku i Instagramie jako Robótki Karolka. I ona robi też cudowne rzeczy na drutach. Słuchajcie, więc bardzo, bardzo polecam. I czapki, i szale, i swetry, i torebki też, i różne inne cudne rzeczy. I na przykład dla mojej córki też zrobiła taki sweter, który w ogóle był niestandardowy, więc się musiała jeszcze trochę naszukać, jak go zrobić i tak dalej. I moja córka uwielbia i chodzi w tym swetrze ciągle, więc bardzo polecam. Jakbyście potrzebowały coś, to do Robótek Karolka. I słuchajcie, ostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać, z
takich rzeczy, które kocham, bardzo cenię i uwielbiam kobietę, która to szyje, mimo że w sumie nie znam osobiście, ale znam gdzieś tam telefonicznie i facebookowo, to są torby, które noszę. Może gdzieś na jakimś filmiku żeście widziały. Ja zawsze mam przewieszone przez ramię wielką torbę, z którą chodzę. No i to jest pani Iwona, która funkcjonuje w internecie jako Ifona i szyje takie piękne torby z różnymi wzorami. Akurat wzięłam dzisiaj 3, żeby wam pokazać. Różne rzeczy wyszywa na tych torbach, różne krajobrazy. Można sobie zażyczyć, można kupić gotowo, a można sobie zażyczyć, jaką by się chciało kolorystykę. W tej chodziłam całe zeszłe lato. Są duże, są pięknie uszyte, porządnie uszyte. Słuchajcie, z kieszonkami w środku, wszystkie zamki działają, nic mi się jeszcze nigdy nie popruło i można je prać. Więc to jest w ogóle wielka, wielka zaleta. No i każda jest inna, więc jak idziecie z taką torbą, to jesteście po prostu zupełnie wyjątkowe. W ogóle jesteśmy wyjątkowe, ale nikt nie będzie miał takiej samej. Więc na miary, na iPhone też wam dam, bo po prostu uwielbiam te torby i uwielbiam tą kobietę. To tyle. Jeśli jakieś pytania, to piszcie. Cieszę się, że się mogłam z wami podzielić i wszystkie linki będą w opisie.